Ewela w dzisiejszym odcinku robi customa tylko i wyłącznie dla skinów Star Warsowych oraz dla skinów kosmicznych. Ja będę musiał być jednym z nich, a Ewela będzie musiała odgadnąć, który z nich to ja. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, no i pamiętajcie o kodzie Ewela w sklepie. A jeśli pod tym odcinkiem zostawicie 5000 łapek, w kolejnym customie schowa się Ewela. A few moments later. Jak co sobotę znowu bawię się w detektywa i muszę odgadnąć, którym skinem gra Rafał. Także on teraz tutaj sobie wybiera skina i wszystko musi robić tak, żeby mi jak najciężej było odgadnąć, który to on. A więc dobra, widzowie, ja już jestem tutaj i wejdziemy sobie do szafki, także wybierzemy sobie skina. Oczywiście, jeśli chodzi o skiny Star Warsowe, bo takie można mieć, no to ich nie ma zbyt wiele, ale można mieć jeszcze kosmiczne. Także mi się wydaje, że ten będzie chyba dobry. Weźmiemy sobie do tego może coś takiego. Jeśli chodzi o to, to sobie to wyłączymy. Także ja szybciutko tutaj lecę na Tilted Towers i z tego, co widzę, to chyba nikt tutaj nie leci. Wszyscy się boją. Zbieram macy, buduję się i bawię się w detektywa. Mój plan jest taki, żeby lecieć dokładnie w to miejsce, które wam teraz zaznaczam, tylko szczerze wam powiem, chyba troszeczkę za późno tutaj wyleciałem, no ale zobaczymy. Może tutaj nikogo nie będzie. Jednak mam tutaj jakiegoś ziomeczka, także idę się mu podłożyć. Jakiś jeden odważny. Tak to pustki na Tiltedach, pustki. Ej, ale tak szczerze, ja zapomniałem, że przecież bijemy się dopiero od drugiej strefy, więc jest jestem bezpieczny, nawet jak ktoś by tutaj był. Także zbieramy sobie pierwsze rzeczy. Muszę mieć... No sami wiecie, co muszę mieć. U mnie jest problem taki, że nie mam spiderków. Żartowałem, mam wszystko. Zapomniałem, że przecież Ewela tu siedzi. Zaraz kogoś wyeliminujemy i będziemy mieli. Ja się wyłączyłam przed chwilą i jakbyś nie powiedział tego, to ja bym tutaj się nie skapła. Jak widzicie, tutaj niestety nikt nie chciał mnie porobić, także ja dopiero się teraz buduję. Strefa jest nieciekawa, tak szczerze. Trzeba będzie mieć dużo matsów na nią. Mamy tutaj teraz pierwszą osobę i ja teraz tutaj muszę mieć nową taktykę. Wiem, że Rafał na pewno sobie tutaj przemyślał, jak on tutaj będzie grał i jak powiedziałam ostatnio, że będzie miał rybki, będzie miał spider, to boję się, że dzisiaj będzie całkiem inną taktyką grał. Ej, ja mam taki pomysł, żeby podpatrywać Ewelę, kogo ona obserwuje. Ty, skumajcie. No ale wiesz, to ci nic nie robi, nie? Ja będę po prostu Ewelę baitował, że to jestem ja. Wiecie, jak ktoś się tam będzie bił, to ja też będę udawał, że się bije. Ja szczerze mam dosyć duży problem, bo faktycznie nie będę miał się czym przemieszczać. Rafał też ma duże utrudnienie, bo ja siedzę koło niego i on musi uważać na swoje reakcje, żeby nie zrobił jakichś takich reakcji, żebym ja odgadła po tym. I też nie może zdradzać na przykład tego, że nie ma spajderek, ale on może mieć te spajderki, tylko mnie oszukuje z koniec. No właśnie. Oczywiście każdy jest anonimowy, żeby tutaj nie zdradzać ników. W sumie to ja już mogę szukać Rafała. Na pewno Rafał by nie miałby jednej broni, mimo tego, że tutaj jeszcze nie walczą ze sobą, to ja już mogę go szukać. I jest tutaj pierwsza osoba, która ma rybkę i na pewno Rafał będzie miał rybki. Także zostajemy tutaj, a poczekamy teraz na walkę i zobaczymy, jak tutaj się porusza i jak buduje. Ja szczerze dalej mam bardzo duży problem i dalej robię poszukiwania. Tutaj mamy fajnego skina, w ogóle nie widziałam, że taki jest. Małpiszon taki. Ma tutaj szarą pompę, niebieskiego akacza, pizzę. Na pewno Rafał jakby znalazł pizzę, to na pewno by ją wziął, także to jest tutaj jakiś już plus w tą stronę, że to może być Rafał. Ale czy on ma takiego skina? Wydaje mi się, że nie ma takiego skina. Przy wyborze skinów Rafał też wam mówił, że mogą być skiny właśnie ze Star Warsów albo kosmiczne. Rafał na pewno by się tutaj nie teamował tak i nie chciał przytulać ze wszystkimi, także idziemy do następnego. Ja mam naprawdę bardzo duży problem. Czy mnie zatrzymamy się na chwilę? U mnie też się ktoś zatrzymał na kładzie tankować. Nie gadaj nawet. Idziesz kładem? Jeśli mam być szczery, to tak. Co ty gadasz? A co, widziałaś mnie? Nie, to chyba nie ty. To akurat zbieg okoliczności, ale wydaje mi się, że to nie ty. Wiesz, że ja nie kłamę. Ja raczej nie kłamę. Nie jestem kłamiący. Oglądałam ostatni odcinek, oglądałam. I co powiesz? Że jesteś kłamczuk, jakich mało. Ja naprawdę mam bardzo duży problem i będę to cały czas powtarzać. W ogóle patrzcie się, tutaj jakby Rafał to zobaczył, to on by pewnie chciał mieć coś takiego, ale to pewnie nie jest on, bo jak słyszeliście, to on cały czas powtarza, że ma problem. A tutaj z takim ekwipunkiem to nie problem, chociaż tutaj nie ma żadnego akacza. O! Rybki, spajderki i fajne brońki nawet, w sensie takie uniwersalne. Ja dalej nie wiem, co ja mam zrobić. Rafał, ty nie masz spajderek, tak? Mam spajderki. Nie, no to jak mówię, ja mam naprawdę bardzo duży problem. Ja wiem, że powtarzam to już któryś raz, ale no, nieciekawie to wszystko wygląda, jeśli chodzi o mnie. Ale czy nie masz broni, czy nie masz leczenia? Nie mogę ci powiedzieć, Ewela. Ale możesz, jestem twoją żoną. Nie mogę, możesz się tylko domyślać. Nie masz tajemnic przecież przed żoną, co nie? No właśnie, chyba mam. A ty o tym nie wiesz. Co to
za ekwipunek ktoś tu ma? Koło sobie zabrał. Pożył się, bo mu ukradli kłada. Dojdzie ta strefa, to zaczyna się bitka i coś czuję, że w dzisiejszym odcinku będzie ostro. Dobra, ja uciekam do strefy. Ewela, mogę ci podpowiedzieć tyle, że jestem poza strefą. Dobra, to w takim razie idziemy szukać kogoś, kto jest poza strefą. Ktoś wypłynie sobie motorówką. Rybki ma. Ma shotguna fajnego, który może być ulepszony. Ale nie, myślę, że Rafał wybrał nie galaktycznego skina, tylko on na pewno ze Star Warsów wybrał. No, wiesz, ze Star Warsów dużo nie ma. Można jeszcze kosmiczne, więc... Ale mi się wydaje, że ty byś nie dobrał tego tak wszystkiego kolorystycznie. Skórki, plecaka, kill... Nie, to nie ty. Ja myślę, że wszystko jest możliwe. Dobra, 71 osób. Jak ta strefa dojdzie, to już możemy się bić. A ja nie bardzo mam czym. Ej, jak tu będzie tyle ludzi, 70 osób na tej małej strefce. Rajm wrogów, by unikać likwidacji. Dobra, sorry, ziomek. Wow! A bo tu już się bijemy, tak? Jeszcze nie. A tutaj akurat zmieniłam sobie... Miałam mówić za dymiarza. No w sumie tutaj za dyma jest, także za dymiarze to są, można powiedzieć. Ale akurat ktoś strzelał. Czyli to ty? Nie. No musiałem to zrobić, musiałem. Czyli ty jesteś naprzeciwko tego gościa i ten ktoś cię podjeżdża teraz, tak? Nie. Oni się tu już nawalają dzisiaj. Mam mega ciężej, bo bardzo dużo osób zostało na koniec. I to jest przegwizdane. Ktoś tu jest w sejfie. O! Tutaj chyba sobie zostaniemy na tej osobie. Obudowanie metalem, żeby nikt nie wszedł. Tutaj mi się wydaje, że Rafał mógł na to wpaść. Dobra, coś tam trafiłem. Coś tam trafiłem. Tak, Rafał lubi kampić w wieczku. Ale tutaj podjazd, patrzcie się. Dawaj go. Dawaj go. Nie! Ucieknie mu, nie gadajcie! Jaki biedny! Jeszcze go teraz ten porobią. Ja mam jakieś lagi olbrzymie. Za dużo graczy w jednej strefie. Szukamy kogoś zlagowanego. To jest nowy skin. Rafał lubi mieć nowe skiny. O, głowa! Ktoś tam jest? Ale ktoś tutaj przemyślał. A, jest ktoś tam! Ej, tutaj ktoś 200 IQ ma. Jeszcze musimy ustalić, do ilu graczy muszę obstawić na jedną osobę. Do top 10, Ewela. To niedużo mi zostało. Rafa tam taki miał głos, jakby taką miał tam walkę, że ja cię kręcę. Jest dobrze, ale nie aż tak. 36 osób. No jest ciekawie. Nie mogłem budować w ogóle przez chwilę, nie wiem dlaczego. Właśnie miałam mówić, że słyszę, że Rafał buduje, a ten, kto tutaj obserwuje, to nic nie buduje. Ale tu się u mnie zrobiło nieciekawie, naprawdę nieciekawie. Wracamy z powrotem. Ej, dobra, czyli ja już wszystkie osoby przeszłam, czyli ja już musiałam ciebie obserwować. Ale dalej nie wiem, kto, który to ty. Pamiętaj, że do top 10 musisz dać znać, ale ja nie wiem, czy przeżyję do top 10. Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że to jest Rafał albo ten. Tak podjeżdżają, to tak jakby to był Rafał. Zostańmy na tym zadymiarz. O, ktoś tu padł. O, druga osoba. Yeti! Mi się wydaje, że jak Rafał wybrał skina, to nie wybrał plecaka do niego. To może być Rafał. Zostało mi 14 tutaj zadymiarz. No ja cały czas mówię zadymiarze. 14 osób i muszę podjąć... Dobra, szybko patrzymy. Zadymiarze. Ktoś czuje, że albo Rafał jest jednym z tych, albo właśnie tym Yetim. Ej, zostaw mnie! Ja cię kręcę. Teraz udaję, czy tam spytam? Udawane to było, udawane. A możesz mi dać jakąś podpowiedź, bo mi 10 osób tylko zostało i muszę obstawić. Czuję, że przegram dzisiaj. Tak, Ewela, mogę ci dać podpowiedź. Jestem tym, co mówisz. Jak wygram, to wygrywam skina, więc ja bym nie pogardziła nowym skinem. Mam 3 faworytów, mam tego Yeti, mam tutaj tego... Na pewno wybrałeś takiego skina, który mi się nie podoba i tobie się nie podoba, żeby mnie zmylić. W życiu bym tak nie zrobił. Nigdy bym nie powiedziała, że to jest Rafa, więc to może być Rafa. Ewela, zdradzę ci, że mam 2 kile. Zostało ci jeszcze trochę czasu. Ale to mi nie pokazuje, czy ktoś ma killa przecież. No wiem, no ale może widziałaś, że robię killa. Tu jest tak pięknie, taki piękny deck. Są poteczki, jest ładny skinek, są spidereczki. 14 osób zostało, jest high grandzik, więc obstawiam, że to może być Rafa. Ewela, zdradzę ci, że ja jeszcze żyję. No tutaj ta osoba też, ale tutaj tak podjeżdża, widzę, że u ciebie spokój. Ja mogę zmienić zdanie, jak moja osoba teraz zginie? Tak, możesz. Jeszcze masz jedną osobę i musisz powiedzieć. Dobra, to na tego, co mi dało, to na tą osobę teraz. Padła. Dobra, to jesteś ty. Dobra, no masz rację. To mi losowo dało, ale było 9 osób, także dyskwalifikacja Eweli. Tak mi się wydaje, że to jesteś ty.
Jacek, ręce. Ty dalej żyjesz? Ja to totalnie nie wiem. To ja już nie wiem, to ja przegrałam. To nie mów, że ty jesteś tym karbidem rzeczywiście, tak jak mówiłam. Jajajajajajajaj, zginąłem. Jakim ty byłeś skinem? Nie mogę ci powiedzieć, zaraz się dowie, że Vela. Ale tu były dymy, tu tak tyle się działo. Zobaczmy, kto to wygra. To było za ciężkie, jak od tak której strefy to jest za ciężkie. W sumie, czemu ja tak nie zrobiłem jak ten gościu teraz? Ile on ma leczenia, no halo. Co tu się w ogóle dzieje? I wygrał ten! Wygrał karbid. I słuchajcie, ujawnimy mojego skina. Yeti! Ja go obserwowałam i ja mówiłam, że to jesteś prawdopodobnie Trzeba było wybrać, ty. Trzeba było wybrać. Bo nie masz plecaka, ty na pewno byś nie ubrał plecaka. I on miał chyba taki klub, który nie pasował. Pokaż, jaki miałeś kilo. Wstawiałam wcześniej, że tak myślałam, że możesz to być ty. Wygrałam. No ja też. Ja też. Oboje dzisiaj przegraliśmy. Zostawcie łapki, subskrybujcie kanał, wpadajcie na to. Dzięki.